Ogromnie się cieszę z tego, że przez ostatnie rok, dwa rzeczywiście bardzo uroczyście świętujemy te stulecia naszych szkół. Tych stuleci na terenie województwa lubelskiego było już sporo. To stulecie jest również tutaj dzisiaj w tej pięknej szkole w Jakubowicach Konińskich, bo to właśnie o to chodzi. To, co Państwo napisaliście, przeżyć wszystko jeszcze raz. W epoce, kiedy odcina się nas całkowicie od korzeni. I to jest fakt niestety w Europie absolutnie mocno widoczny. My do tych korzeni musimy powracać, bo to wszystko, co dzieje się dzisiaj, jest efektem tego, co działo się właśnie przez te 100 lata. To, kim jesteśmy, jest sumą tego, kim byliśmy i zawsze o tym musimy pamiętać. To się z niczego nie wzięło. Te 100 lat to jest ciężka praca grona pedagogicznego tutaj pracującego, te 100 lat to jest ciężka praca uczniów tutaj pobierających naukę i tylko dzięki temu Polska dzisiaj jest taka właśnie, jaka jest. Dlatego ja też wzorem pana europosła Krzysztofa Chybana kłaniam się wszystkim absolwentom, wszystkim nauczycielom emerytowanym, kłaniam się wszystkim tym, którzy kształtowali tę szkołę przez 100 lat, wszystkim tym, którzy już odeszli z tego świata, bo dzięki nim my dzisiaj tu jesteśmy właśnie w niepodległej Rzeczypospolitej Polskiej. Gratuluję Państwu tej szkoły, gratuluję panu Wójtowi. Rzeczywiście rozwój szkół na terenie gminy Niemcy jest imponujący. Rozwój tej szkoły, która jest położona w bezpośrednim sąsiedztwie Lublina, ona jest u granic Lublina, rzeczywiście powoduje, że jest ona ogromną konkurencją i to bardzo dobrze, bo tutaj konkurencja zdrowa jest bardzo potrzebna. Jest ogromną konkurencją dla szkół miejskich, ja wszędzie mówię, mając również tutaj w tej szkole. Wszędzie mówię, że warto tutaj te dzieci do szkoły przysyłać i to będę powtarzał. Gratuluję Państwu i też z okazji stulecia chciałbym Pani Dyrektor przekazać.